Konfederacja, czyli obecnie ostatni bastion antysystemu. Korwiniści, brauniści, narodowcy, sporo mniejszych środowisk idą razem szturmem na słoniu zdobyć Sejm. Problem w tym, że przez takie często egzotyczne wydawałoby się wręcz sojusze, program też na tym ucierpiał i widać, że nie jest on tak jednolity, jak byłby gdyby startowali osobno. Widać tutaj silne wpływy jednej opcji na drugą opcję i na trzecią opcję również. W związku z powyższym ten program wyszedł troszeczkę taki niejaki, ale jednak udało im się zachować pewną spójność. Z drugiej strony cierpi on na podobny problem co program Koalicji Obywatelskiej czy Lewicy, czyli bardzo duży stopień ogólności. Oprócz paru bardzo głośnych, nośnych i konkretnych postulatów brakuje w nim dużo doprecyzowań. Przypominam, że jest to już piąty odcinek serii, która liczyła pięć odcinków, gdzie prezentuje wszystkie programy i to całościowe programy wszystkich, Ogólnopolskich komitetów wyborczych. Poprzednie znajdą się tutaj po prawej stronie, w rogu, będziecie mogli nadrobić, jeżeli to jest pierwszy, który dopiero oglądacie. A tymczasem zapraszam do meritum. Od razu trzeba zastrzec, że jest to z całą pewnością program mocno konserwatywny, a jednocześnie umiarkowanie liberalny gospodarczo, chociaż w porównaniu ze wszystkimi innymi partiami. Ten liberalizm gospodarczy mocno się przebija. W poprzednich odcinkach zwracałem uwagę nie tylko na to, jaki program, ale również w jakiej kolejności prezentuje dana opcja. I tak w przypadku konfederacji na pierwszy ogień idzie tzw. powszechna ulga podatkowa. Polegałaby ona po pierwsze na zlikwidowaniu podatku dochodowego do osób fizycznych, po drugie na dobrowolności składek na ZUS, po trzecie, na paliwie po 3 zł. O co chodzi z tym paliwem? Jak pewnie większość z moich widzów wie, połowę ceny paliwa plus minus stanowią różnego rodzaju podatki: opłata paliwowa, akcyza, VAT i inne drobniejsze opłaty, które tak naprawdę opłacamy z własnych kieszeni za każdym razem, kiedy tankujemy nasz samochód. Konfederacja chce usunąć wszystkie podatki od paliwa, co ma mieć pozytywny wpływ na rozwój transportu, ale także ogólny wzrost gospodarczy kraju. Podobnie z 1000+, likwidacja obciążeń płac pracowników ma po pierwsze zwiększyć dobrobyt Polaków, no a po drugie być bodźcem rozwoju i zachęcającym do inwestycji w naszym kraju. Jednakże z bólem muszę przyznać, że cięcie podatków, chociaż tak wspaniałe i piękne, bez cięcia wydatków jest niestety zwykłym populizmem, a jeżeli chodzi o cięcie wydatków, dostałem odpowiedź bardzo niesatysfakcjonującą: to znaczy likwidacja zbędnych urzędów, zbędnych projektów, walka z korupcją. Czyli tak naprawdę wszystko i nic. Nie wiem, które urzędy dla Konfederacji są zbędne, nie wiemy, które projekty są zbędne i czy zrównoważą rzeczywiście tak ogromny ubytek w budżecie w postaci likwidacji składek na ZUS, bo nie oszukujmy się, jeżeli będą one dobrowolne, to podejrzewam, że zdecydowana większość obywateli po prostu nie będzie chciała ich płacić i likwidację podatku dochodowego. Nie tylko dla najmłodszych, nie tylko dla ludzi do 30 roku życia, czy 40. Dla wszystkich. Czy tak potężne ubytki w budżecie zostaną zlikwidowane przez likwidację zbędnych urzędów? Nie wiem, choć się domyślam. Natomiast przechodząc dalej, pojawia się również problem z samorządami, gdyż podatek dochodowy od osób fizycznych jest jednym z głównych paliw napędowych dla samorządów. Konfederacja nie proponuje samorządom nic w zamian. Oczywiście, być może powiedzą, że po prostu samorządy będą miały mniej obowiązków, a w związku z tym mniej wydatków. Jednakże nie jest to powiedziane wprost w programie, co pozostawia pewną do sytu i takiej niewiedzy. Konfederacja zapowiada likwidację partykularnych ulg i przywilejów podatkowych, co znów jako postulat mi się podoba. Co prawda nie są one wyszczególnione, jednak nie trudno domyślić się, że w naszym społeczeństwie sporo jest tego typu zwolnień, które mają być przeznaczone dla konkretnych grup i konkretnych osób. W związku z powyższym ten postulat również oceniam pozytywnie, jednak znów czuję pewien niedosyt, jeżeli chodzi o konkretność. Mniejszy problem, jeżeli chodzi o brak konkretności, mam jeżeli chodzi o zwiększenie przejrzystości finansów publicznych. Chcą, żeby one były monitorowane i publikowane na bieżąco, a nie w połowie kolejnego roku budżetowego. Jednakże, może być z tym pewien problem techniczny. Nie bez powodu budżet jest tak naprawdę przedstawiany obywatelom dopiero po takim czasie, jeżeli chodzi o swoją realizację. Państwo polskie zajmuje się obecnie tak wieloma sprawami, że po prostu tyle czasu zajmuje zebranie danych i ich opracowanie i przedstawienie obywatelom. Niemniej jednak nie jest to jakoś mocno sprzeczne, skoro chcą ten zasięg działania i funkcjonowania państwa mocno ograniczyć. Przynajmniej z tego co wiem, większość konfederatów tego chce. Konfederacja chce monitorować pracę sędziów, i tutaj byłem przerażony, kiedy to przeczytałem, ale tylko na chwilę. Bo chodzi o to, żeby równomiernie obciążać ich pracą i w żaden sposób nie krępować orzekania, co sami wprost przyznają. Sam ten pomysł może być odrobinę kontrowersyjny, jednak znacznie mniej niż to, co odebrałem, jakby pierwszy raz czytając ten postulat. Do tego każdy sędzia miałby mieć asystenta, który pomagałby mu zajmować się sprawami technicznymi. Małe sprawy miały być rozstrzygane przez sędziów lokalnie wybieranych, nie sędziów zawodowych. Co również w pewien sposób jest podobne do programu PSL-u i co również oceniam pozytywnie, o ile istniałaby możliwość odwołania się do jednak profesjonalnego składu orzekającego. Problem pojawia się tutaj z tym, że jeżeli tacy sędziowie nie cieszyliby się specjalnym zaufaniem i poważaniem społecznym, to każda sprawa tak czy siak kończyłaby się przed sądem powszechnym. Do tego Konfederacja zapowiada uproszczenie języka, uzasadnień i pouczeń, które trafiają bezpośrednio do obywateli, co moim zdaniem również jest bardzo słusznym krokiem. Obecnie te uzasadnienia są dosyć spore, pobudowane tak naprawdę odpowiednimi przepisami i całą tą obudową prawną, co dla przeciętnego Kowalskiego faktycznie może być niezrozumiałe. A kultura prawna w naszym kraju wciąż woła o pomstę do nieba i coś o tym wiem z własnego doświadczenia. Do tego skrócenie postępowania dowodowego poprzez częstsze rozprawy, co również oceniam dość pozytywnie, ponieważ no niestety rozprawy są wyznaczane bardzo rzadko i czasem samo przesłuchanie świadków potrafi zająć wiele miesięcy. Tak samo elektroniczne doręczenia. Nie znam chyba kancelarii prawnej, która obecnie funkcjonowała bez, bez dostępu do internetu, bez połączenia z siecią. Samo doręczanie pism zmarnuje masę czasu, ponieważ kancelaria ma tak naprawdę dwa tygodnie na to, żeby odebrać pismo, które trafia następnie na pocztę. Jest pierwsza awizo, jest drugie awizo i po tym czasie może do dopiero się zdecydować się je odebrać, a następnie dopiero płynie czas, żeby odpowiedzieć na to pismo. Następnie przechodzimy do rozdziału poświęconemu Bonowi Oświatowemu i Bonowi Kulturalnemu. O ile ten pierwszy jest bardzo solidną reformą, która moim zdaniem miałaby dużo sensu, bo tak naprawdę zwiększałaby kontrolę rodziców nad tym, czego uczą się ich dzieci, zwiększyłaby konkurencję między szkołami, ale także między płacami nauczycieli, ponieważ zapowiedzieli po pierwsze likwidacji karty nauczyciela, a po drugie przejście nauczycieli na standardowe umowę o pracę. Cóż, niestety, jeżeli chodzi o dalszą część tego podrozdziału, to tu jest gorzej. Chcą, żeby nie było odgórnego programu nauczania. Chcą, żeby szkoły mogły konkurować tym, czego chcą nauczyć młodzież. Chcą, żeby tak naprawdę rodzice decydowali o tym, czego uczą się ich dzieci. Ale całkowicie sprzeciwiają się edukacji seksualnej i propagandzie LGBT, propagandzie gender. Jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, to jest Całkowicie ze sobą sprzeczne, ponieważ na pewno są w Polsce rodzice, którzy chcą, żeby ich dzieci chodziły na edukację seksualną, tak samo są rodzice, którzy sobie przychylnie patrzą na ruchy LGBT. Dlaczego tutaj odbiera się decyzyjność tym rodzicom, a już kary cielesne są OK. Jak dla mnie jest to przepotężny dysonans poznawczy, i naprawdę nie wiem, jak ktoś mógł pogodzić te dwa punkty ze sobą. Nie widzę tutaj żadnej, żadnego pomostu, który by to łączył. Jeżeli dajemy rodzicom tak ogromne pole manewru i wyboru, Dlaczego edukacja seksualna jest absolutnie zakazana, a prawdopodobnie jakieś bardzo religijne szkoły, gdzie ta religia, jednak i wychowanie w duchu katolickim byłyby na porządku dziennym jak najbardziej okej? Okay. Idea bonu kulturalnego natomiast mi się już nie podoba, w sensie jest to dosyć mało istotny i niezbyt duży wydatek, jeżeli chodzi o kulturę w polskich domach. Nie jest sprecyzowane też, ile tych pieniędzy na kulturę mieliby dostawać obywatele Polski, ale mam wrażenie, że lepiej byłoby te pieniądze zostawić po prostu w ich w portfelach. Jeżeli zdecydowaliby się iść za nie do opery, filharmonii, kina czy teatru, to dobrze, ale jeżeli stwierdziliby, że pilniejsza jest naprawa ogrzewania czy samochodu, to też dobrze. I o ile bon edukacyjny, to z tego co wiem, pomysł Miltona Friedmana, więc raczej liberalny postulat, o tyle ten bon kulturalny to raczej wpływy narodowców tej partii. I moim zdaniem ma on znacznie mniej sensu. Pójście do kina czy do teatru to znacznie mniejszy wydatek niż wysłanie dziecka do wybranej przez siebie szkoły. Następnie przechodzimy do rozdziału trzeciego, czyli bezpieczeństwa narodowego. No i tutaj pierwszy punkt, który tak naprawdę mnie zaskoczył, ale jednocześnie bardzo ucieszył, to to, że Konfederacja jest jedyną, jedyną, jedyną opcją, która całkowicie sprzeciwia się bezzasadnemu lękowi wobec energii atomowej. Co jest w ogóle dziwne, że wszystkie partie boją się atomu. Prawdopodobnie koalicja obywatelska ze względu na zielonych. SLD ze względu na wiosnę. Natomiast PiS prawdopodobnie ze względu na to, że już tyle obiecał i tyle zaplanował wydać, że nie pomieściłoby się to w jego budżecie. Z kolei, w przypadku PSL-u, stawianie na zielone źródła energii być może przykryło im nieco rozum. Atom jest jak najbardziej dobrą i zieloną energią, więc tutaj te bajdurzenia ekologów o tym, że on może bardzo szkodzić, że być może grozi nam kolejny Czarnobyl czy inne katastrofy, moim zdaniem jest całkowicie nieuprawnione, całkowicie nieuzasadnione, więc bardzo mnie cieszy, że chociaż jedna partia wyraziła swoje poparcie do atomu tak mocno. Ale zaraz po tym postulat, który bardzo mnie zasmucił, to znaczy sprzeciw wobec masowej migracji. I o ile tutaj nie byłbym tak całkiem zdziwiony, no ponieważ oni od początku byli przeciwko przyjmowaniu uchodźców czy relokacji uchodźców, to jednak tutaj dodane zostało słowa, że również migracji zarobkowej, co jest moim zdaniem totalnym zaprzeczeniem tego, co jeszcze Korwin wierzył 20-30 lat temu, kiedy to pisał, że narodowcy mają jakby gwóźdź wbity w głowę, który utrudnia im myślenie. Generalnie tutaj ta zmiana jest dosyć przełomowa, to znaczy odcinamy się od migracji również zarobkowej, a przecież migranci zarobkowi do Polscy to głównie Wietnamczycy czy Ukraińcy, dawniej Wietnamczycy, obecnie Ukraińcy, którzy jednak dobrze asymilują się z naszym społeczeństwem. Absolutnie nie widzę nic złego w przybyszach z bliższego czy z dalszego wschodu, którzy chcą w Polsce pracować, rozwijać się i działać. Natomiast tutaj widać silny wpływ narodowców, którzy już jakiś czas temu ubolewali nad Hindusami pracującymi w Uber Eats w Warszawie. To znaczy. Polscy pracodawcy szukają obecnie wszelkich rąk do pracy, co jest zrozumiałe, ponieważ mamy czasy prosperity, a jednak Polacy mają coraz wyższe oczekiwania zarobkowe. Do tego nasza demografia jest tragiczna. Albo nawet gorzej niż tragiczna. I 500 Plus w żaden stopniu tego nie poprawiło. Oczywiście był niewielki skok, który jednak już się skończył. I to skok znacznie poniżej tego, co zapewniłoby zastępowalność pokoleń. W związku z tym, migracja, chociaż sama w sobie nie wpływa na dzietność, jest jednym z sposobów na łatanie tego niżu demograficznego, który może tak naprawdę niewielkim kosztem. Pomóc naszemu społeczeństwu przetrwać. Niewielkim kosztem, a dlaczego? Ano dlatego, że czy Ukraińcy, czy Wietnamczycy, czy inni ludzie, którzy przyjeżdżają do Polski, wciąż stanowią tak niewielki odsetek, że bez problemu się asymilują. I chociaż czasem trudno do dogadać mi się w McDonaldzie, to jednak uważam, że nie jest to nic złego. I znowu powrót do ustawy 447, to znaczy straszenia Żydami. Ja absolutnie nie wierzę, że ta ustawa mogłaby być zrealizowana, i jakikolwiek rząd, czy to utworzony z koalicji nawet Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, czy to pisowski rząd. Byłby w stanie takie mienie bezspadkowe przekazać. Moim zdaniem jest to troszeczkę straszenie na wyrost. Ustawą, która tak naprawdę, po pierwsze, w Polsce nie obowiązuje, a po drugie, prawdopodobnie nigdy nie zostanie wykonana w taki sposób, jakiego obawiają się Konfederaci. Następnie przechodzimy do kwestii takich jak zdrowie, jak klimat, i tutaj mamy trochę sensownych postulatów i troszeczkę bajdurzenia. Do sensownych na pewno będzie należało stawianie na atom w kontekście energetyki. Z drugiej jednak strony, jeżeli ten atom ma być poparty węglem i wypowiedzeniem Unii Europejskiej pakietu klimatycznego, no to już tak zielono się nie robi. Do tego całkowity zakaz importu śmieci do Polski. Dla części obywateli przywóz tutaj śmieci i ich składowanie jest z pewnością intratnym biznesem. Problemem jest z tym, co się później dzieje z tymi śmieciami, to znaczy, że nagle przypadkowo zupełnie płoną jedne za drugimi, co oczywiście wpływa bardzo negatywny na jakość powietrza, którym oddychamy. W związku z powyższym, jeżeli już regulować chcą ten przywóz i wywóz śmieci z Polski do Polski, to powinni zastanowić się nad tym, jak przeciwdziałać tym niekontrolowanym pożarom. A nie żeby całkowicie zakazać tego bądź co bądź intratnego biznesu. O samym zdrowiu nie ma praktycznie nic, to znaczy nie ma postulatu całkowitej prywatyzacji służby zdrowia bądź wprowadzenia też jakiegoś systemu mieszanego. Jest za to postulat o sporcie amatorskim, który niejako tam troszeczkę się na zdrowie przekłada. Mianowicie sport amatorski, w, zwłaszcza wśród dzieci, młodzieży czy akademików, miałby być na bardzo wysokim poziomie, mianowicie podnieść jego rangę, znaczenie żeby zachęcić dzieci do grania w piłkę, zamiast wglepiania się w smartfony. I jest to parafraza tego, co znajduje się w samym programie. Oczywiście zgodzę się z tym, że sport to zdrowie, natomiast nie widzę nic złego w wlapianiu się w smartfona czy laptopa. Generalnie, jeżeli ludzie sami nie będą chcieli uprawiać sportu, to samo wyższe nadawanie rangi tym, tego typu rozgrywkom między uczelniami czy szkołami niewiele pomoże. Konfederacja chce całkowitego zakazu aborcji, a więc w tych trzech przypadkach, kiedy są one obecnie w Polsce dozwolone, to znaczy kiedy ciąża pochodzi z czynu zabronionego, np. gwałtu, ale również w stosunku z osobą nieletnią czy też kaziroctwa. Po drugie, zagrożenie życia bądź zdrowia matki, a po trzecie, ciężkie, nieuleczalne wady płodu. I w tych trzech przypadkach Konfederacja uważa, że również aborcja powinna być absolutnie zakazana, a w związku z tym polskie prawo, które już jest jednym z najbardziej radykalnych na świecie, stałoby się jeszcze bardziej radykalne w tym zakresie. I w tym momencie program jako program, jako jeden dokument, który znajduje się bezpośrednio na głównej stronie Konfederacji, się kończy. Natomiast są jeszcze dwa dodatkowe dokumenty, o których warto chociaż wspomnieć. Pierwszym z nich jest opracowanie dotyczące narodowej polityki rolnej, czyli teoretycznie wydawałoby się, że jest to program Konfederacji na rzecz rolnictwa. Problem w tym, że jeden z liderów Konfederacji, gdy zapytałem go o to, czy jest to oficjalna część programu, ponieważ link przenosi na stronę pana Krzysztofa Tołbińskiego, czyli jednej z jedynek Konfederacji, powiedział, że pierwsze o czymś takiej słyszy i generalnie nie ma pojęcia, co w tym programie jest. Nie jestem więc pewien, czy jest to jakby oficjalna część programu. Byłoby to dosyć zabawne poza tym, gdyż ten program dotyczący rolnictwa jest znacznie dłuższy niż cała reszta tego głównego programu. Mówiąc szczerze, wydawałby się dosyć zawiły, skomplikowany z szeregiem zmian, które miałyby klasyfikować gospodarstwa w zależności od wielkości, regionu na różne typy gospodarstw, różne regulacje wobec tych typów i podtypów gospodarstw w związku z powyższym odpuściłem sobie jego czytanie, skoro nawet liderzy konfederacji nie wiedzą, że coś takiego istnieje. Natomiast jednocześnie mam pewność, że pakiet przedsiębiorcy jest oficjalną częścią programu, tylko sporządzoną osobno, właśnie z myślą o przedsiębiorcach. Mamy tam sporo i praktycznie wszystkie oceniam bardzo pozytywnie. Między innymi jest to zwiększenie limitu po powyżej którego trzeba zostać vat ustawa Wilka, która ma na nowo zdefiniować prowadzenie działalności gospodarczej i zwiększyć wolność w tym zakresie, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Do tego mamy zwiększenie limitu na działalność rejestrowaną, zniesienie zakazu handlu ulicznego, wprowadzenie uproszczonego sposobu rozliczania się dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i parę innych postulatów, które w sumie tworzą bardzo Spójny sposób, jak ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie biznesu w tym kraju. W związku z powyższym, całość jako pakiet oceniam bardzo pozytywnie. Wiele z tych ustaw, na które powołuje się ta część programu, została opracowywana przez doktora Mencena w jego słynnej setce, bo tam oprócz rzeczywiście paru kwiatków sporo jest ustaw potrzebnych, dobrych, ale jednak mam wrażenie, że troszeczkę niedopracowanych i nieprzemyślanych. Z jednej strony, program gospodarczy oceniam zdecydowanie pozytywnie, widzę jednak jeden poważny problem, to znaczy. Za znikającymi podatkami i obciążeniami obywateli nie widać tak wyraźnie znikających wydatków. Nie ma na przykład, co mnie bardzo zdziwiło na niekorzyść, pro propozycji likwidacji 500. I znów tutaj prawdopodobnie winni są narodowcy, którzy jednak ten program popierają. Brak dużych cięć podatkowych, a potraktowanie tego mocno pomacoszemu i tak skrótowo, bardzo mnie niepokoi. Obniżanie podatków, jeżeli nie obniżymy wydatków, jest wtórne, ponieważ powoduje jedynie większy dług, który kiedyś będzie trzeba spłacić na przykład poprzez wyższe podatki. W związku z powyższym uważam tę część za mocno niedopracowaną. W pierwszej kolejności, jeżeli oczekiwałbym liberalnego programu gospodarczego, wolałbym, aby wypunktowane były właśnie wszystkie możliwe cięcia wydatków i to, ile pieniędzy pozwolą one zaoszczędzić, dopiero przełożyłbym na cięcia podatkowe. Idąc jednak dalej, może troszeczkę się czepiam, ponieważ same pomysły dla biznesu czy podatkowe oceniam raczej na plus. Gorzej, jeżeli przyjdziemy do tej kwestii tak zwanego światopoglądu. I tutaj, na przykład, absolutnie dalej nie mogę zrozumieć tego, jak można chcieć zdywersyfikować programy nauczania jednocześnie blokując te, które byłyby lewicowe. W sensie możecie uczyć się wszystkiego pod warunkiem, że będzie to zgodne z naszym konserwatywnym światopoglądem. To mnie troszeczkę boli, bo ci ludzie często określają się jako wolnościowcy. Jednocześnie nie chcą zezwolić, żeby rodzice sami mogli zadecydować o tym, żeby ich dzieci uczyły się edukacji seksualnej. Generalnie zauważyłem, że to, co najbardziej mi się nie podoba w tym programie, w dużej części tak naprawdę pochodzi od narodowców i mam wrażenie, że oni jednak lepiej dogadaliby się z PSL-em, przynajmniej tak stricte programowo, patrząc na to, co obecnie proponuje PSL i czego obecnie chcą narodowcy. Natomiast mam wrażenie, że jednak ten sojusz Korwina byłby znacznie bardziej naturalny i lepszy z Pawłem Kukizem. Tutaj prawdopodobnie brakowało jednak woli politycznej. Postulaty takie proobywatelskie, zwiększające nasze wolności, samorządność itd., dobrze komponowałyby się ze zwiększeniem wolności gospodarczej i zn znoszeniem obciążeń podatkowych. Niestety mamy jednak to, co mamy, czyli dwa miksy, które średnio ze sobą pasują i średnio się ze sobą komponują. I to już koniec ostatniego, piątego odcinka całej serii. Dziękuję tym, którzy byli od początku do końca i czekam nie tylko na wrażenia po tym konkretnie odcinku, ale również po serii jako całości. Jak oceniacie ten projekt? Jak czujecie się z tym, że poznaliście jak naprawdę wszystkie istotne postulaty lub prawie wszystkie w ogólności wszystkich partii politycznych? Jak wpłynęło to na Wasz proces decyzyjny? Kogo poprzecie? Na kogo zamierzacie oddać głos? Czy program jako taki, który Wam zaprezentowałem, Zmienił waszą decyzję, to znaczy, że wcześniej planowaliście poprzeć np. lewicę, a teraz zagłosujecie na konfederację, bądź odwrotnie. Zapraszam do komentowania, subskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę, śledzenia fanpage'a i do zobaczenia w kolejnym odcinku szybciej niż myślicie. Na razie. Cześć!